tell me you were wrong. Swear my mind erased you the moment we were done. All out of me, you're all out of me. I'm finally free, it's all good. I'll be fine, and you keep on breaking hearts for fun. 1, 2, 3. I don't wanna see your face again. Słuchajcie, zobaczcie, co tu się wyprawia. Biegnijcie do Pepco. Słuchajcie, mamy hit. Szukałam czegoś na mgiełki zapachowe i zobaczcie, znalazłam taką półeczkę. Trzymasz? Tak. Ona kosztowała 70 zł. 70 zł i zobaczcie, ona jest na kwiaty, ale ja pomyślałam, że pięknie tu będą wyglądały perfumy i mgiełki zapachowe. No i tak teraz z Krzyśkiem myślimy, gdzie ją powiesić i Krzysiek ma inne trochę zdanie, ja mam trochę inne zdanie. Natomiast słuchajcie, zamawiam dzisiaj w IKEA jeszcze jedną taką półeczkę, więc Krzysiek stwierdził, że musi być na środku, nie? Między tymi dwoma półeczkami. Tu już przygotowałam mgiełki, także... No, słuchajcie, hit. 70 zł taka półeczka, wiecie, możecie ją sobie wykorzystać tak naprawdę na wszystko. Czy właśnie na kwiatki, czy na jakieś, nie wiem, kryształy, kamienie, ozdoby, świece, dodatki. Ja już tutaj przygotowałam mgiełki. O, tu można. No i zobaczcie, i ta półeczka wisi sobie tutaj, no jest piękna, no nie Krzysiek? Sam Krzysiek do mnie mówi, pewnie bierz, zawiesimy, będzie fajnie to wyglądać. No i miałam domówić, przed chwilą wam mówiłam jeszcze jedną tą szafkę z IKEA i zrobię to dzisiaj. No bo wygląda to tak, ja chciałam bardziej, żeby to było nad tą szafeczką. Myślisz, że jest idealnie? Myślę, że jest dobrze, bo na środku. No. Ale co, myślisz, że jak kupię jeszcze jedną, tę białą, zobacz Krzysiek. Jak kupię jeszcze jedną taką białą, no, tą przesuniemy szarą dalej i wtedy to już będzie w ogóle piękny kącik, piękny. No i w końcu, słuchajcie, powyjmuję swoje perfumy, mgiełki, wszystko ładnie zagospodaruję. Także biegnijcie do Pepco, bo półeczka jest naprawdę piękna. Nawet jak macie kwiaty, to może też posłużyć jako taki kwietnik. No, super. No i teraz Krzysiek jeszcze sprawdzi. Czy jest tak, jak powinno być? Proszę bardzo. Uwaga, wszystko na uwaga, oko. Czekaj. Zobaczcie, jakie mam oko. No pięknie. Brawo. Na idealnie. Tu też jest ok? Ja cię nie mogę. Zobacz, i to okay. Jest na oko. A jakbym tak zrobił? No, równiutko. To już o to się nie muszę martwić. Mega. No i kochani, kochani, tylko spójrzcie, tak to się tutaj prezentuje, to jeszcze nie wszystkie moje mgiełki, jeszcze mam, słuchajcie, w komodzie i gdzieś na toaletce, ale taki był zamysł, uważam, że wygląda to naprawdę super. No i słuchajcie, mega, mega mi się podoba efekt finalny, ale dzisiaj nie o tym. Co wam jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że pogoda, słuchajcie, pogoda była taka brzydka, taka nieciekawa, a teraz świeci piękne słońce i wczoraj nagrywałam Instastories, troszkę mnie ostatnio rozłożyło. No, powiem wam, że nie czułam się najlepiej, i kaszel, i katar, i tak naprawdę wczoraj już troszkę lepiej się poczułam, chociaż dzisiaj jeszcze też mam taki troszkę duszący kaszel i wczoraj też nagrywałam stories, że kurczę, pada deszcz, gdzie ta wiosna i mówiłam, że mam nadzieję, że na święta wielkanocne będzie ładnie, będzie słonecznie, no i tak ma być, sprawdzaliśmy z Krzyśkiem pogodę, no i ma być pięknie na Wielkanoc, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy, bo słuchajcie, no już chcę piękną, piękną wiosnę. Dobrze, słuchajcie, ja mam w ogóle dzisiaj live. Dzisiaj mam live o 19:00 z panią Kalorią, z Natalką na temat właśnie diety. Wiecie, taki półgodzinny, krótki, zwięzły na temat live. Po prostu, wiecie, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, żeby opowiedzieć o diecie, co i jak. Także dzisiaj o 19:00 mam live, a później, słuchajcie, szybko ogarniać jedno dziecko, drugie dziecko, no bo wiecie, poniedziałek do szkoły. Dobrze, mam na sobie nowość Sinsay, także przymierzę wam, słuchajcie, bo mam kilka rzeczy. Pokażę wam jeszcze tą różową marynarkę, pokażę wam też deal życia. Kupiłam okulary z Top Shop za 5 zł, słuchajcie, więc myślę, że w tym vlogu po prostu pokażę wam moje wiosenne nowości.
A w kolejnym vlogu też będę chciała Wam pokazać fajną paczuszkę z drogerii. Myślę, że też Wam się spodoba. No ale dobra, nie przedłużajmy, kochani, bo też już czuję lekki głodek, także zaraz jakiś pudding sobie zjem albo kaszkę proteinową, więc lecimy. Myślę, że może pójdziemy do korytarza, tam postawię statyw i pokażę Wam moje wiosenne nowości. A właśnie, i to są kolczyki, w ogóle słuchajcie, koszula z Sinsay, kolczyki z Sinsay, które kupiłam już jakiś czas temu, ale nie dane było mi ich ani razu założyć. Uważam, że świetnie tutaj, one są, zobaczcie, różowe serduszka, uważam, że świetnie pasują tutaj do tej koszuli, także dzisiaj takie serduszka. No dobrze, to jako, że mam na sobie już tą koszulę, to od razu Wam ją pokażę. Koszula z Sinsay, chyba mam cenę na tej drugiej, bo kupiłam dwie, różową i niebieską, także zaraz sprawdzę cenę i Wam powiem, ile dokładnie kosztowała. I to jest na zasadzie tak samo jak ta koszula z Zary, którą Wam ostatnio pokazywałam. Będę ją nosić albo zapiętą, wpuszczoną w spodnie, albo zapiętą, puszczoną tak luźno jak teraz, albo po prostu ją sobie rozepnę i słuchajcie, pod spód założę na przykład białą, obcisłą bluzeczkę. I będzie fajnie to wyglądało, bo koszula będzie rozpięta, tak wiecie, przewiewnie, pod spodem będzie bluzeczka. Myślę, że spoko to będzie wyglądało. Także koszula jest Sinsay, mam różową i mam niebieską. Za chwilę Wam tę niebieską pokażę. No i tak jak mówię, ona będzie fajnie wyglądała i rozpięta, i zapięta, jak tam już sobie chcecie. Ja mam, słuchajcie, dzisiaj leginsy po prostu, żeby było mi wygodnie. Także jeżeli szukacie takich koszul, a ja szukałam nawet do niebieskich jeansów, będzie fajnie wyglądała, no to w Sinsay są. I zobaczcie, to są okulary. Po prostu hit nad hitami. W Białymstoku mamy taki outlet, zajechaliśmy tam i właśnie tam kupiłam kamizelkę różową, którą zaraz Wam pokażę, bo były o nią pytania. Ona oryginalnie jest z Sinsay, a my ją dorwaliśmy tam. Ile ona kosztowała? 50 zł? Chyba 49 zł. No i kupiłam właśnie te okulary. Nic tam za bardzo mi się nie rzuciło jeszcze więcej w oko. Tam wiecie, macie też rzeczy dla dzieci, męskie, damskie. Discountera chyba to się nazywa? Discounter? Nie wiem. W każdym bądź razie deal życia. Zobaczcie, 5 zł, proszę, na dowód, 5 zł kosztowały te okulary i oryginalnie są z Topshop. Jak mieszkałam w Anglii, bardzo lubiłam Topshop i są to takie, wiecie, klasyczne awiatory lustrzane. Ja bardzo lubię takie okulary, a zobaczcie, jeszcze pani przy kasie dała mi do nich taki futerał. No piękne, różowe, czego chcieć więcej. Także takie fajne ala awiatorki i tak mi się spodobały, przymierzyłam, a później sobie tak myślę, nad czym ja się tutaj zastanawiam. 5 zł, no jak nie wziąć? No w ogóle, no wiecie, o co chodzi, nie było nad czym się zastanawiać. Także takie oto piękne okularki za 5 zł. Także warto czasem do jakiegoś outletu się wybrać, bo no dawno, dawno nie kupiłam sobie, no wiecie, lumpex, inna sprawa, swoją drogą, och, opuściłam lumpeksy, jakoś już chyba nie mój konik i nie moja bajka, a też często pytacie gdzieś tam mnie przy okazji, czy będzie jakiś haul z lumpeksu, na razie nie planuję, na razie jakoś nie ciągnie mnie w tamte strony. Dobra, lecimy dalej, bo z tego vloga pewnie zrobi się dzisiaj taki haul z wiosennymi ubraniami, trochę mierzymy, zobaczymy. Boże, jak jest pięknie, a w ogóle słuchajcie, hit, dzisiaj woła nas teść do siebie, bo on ma pokój z widokiem na gniazdo bocianie i mówi, bocian przyleciał, a my już wiemy, że nasze bociany przylatują, tak wiecie, na początku kwietnia, no końcówka marca, ale bardziej tak początek kwietnia i mówimy, nie, to taki zwiadowca. On tylko na chwilę się zatrzymał i pewnie poleci dalej. No i faktycznie chwilkę posiedział sobie na gnieździe i poleciał dalej. Ale wiecie, no już wiosnę czuć w powietrzu. Zaraz, słuchajcie, nasza kolejna rocznica ślubu. Zaraz Nelci urodziny. Słuchajcie, lada moment. 5 lat, Nel. Rozumiecie to? 5 lat. Nie wiem, kiedy to minęło. Nelcia 5, Leo 9 w listopadzie. A my się nie starzejemy, prawda? No nie, w ogóle. My cały czas jesteśmy tacy sami. Dobra, kamizelka z outletu, natomiast oryginalnie Sinsay. Prosiliście, pytaliście skąd jest, więc już spieszę. To jest Sinsay, ale kupiona w outlecie, więc ja nie wiem, czy Wy ją jeszcze gdzieś znajdziecie. Zobaczcie, ona jest taka długa. Nie wiem, czy Wy gdziekolwiek jeszcze ją znajdziecie, natomiast no... Te kamizelki fajne są, one są cały czas modne, można je też fajnie wystylizować i tak naprawdę w wielu sklepach
takie kamizelki możecie znaleźć. Dobra, mam jeszcze dwie rzeczy. Pokażę Wam tą właśnie błękitną koszulę, ale już rozpiętą. Z racji tego, że mam białą bluzkę. Białą bluzkę mam na sobie, więc pokażę Wam tą błękitną koszulę i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz z Insei, która bardzo też mi się spodobała. Także już szybciutko wskakuję w koszulę. I sprawdziłam jeszcze, słuchajcie, bo na tej koszuli mam metkę, więc sprawdziłam cenę. 39,99. Uważam, że cena jest naprawdę świetna, a ja już na takie koszule polowałam od jakiegoś czasu, bo ja też fajnie gdzieś tam widziałam je do moich właśnie jeansów jasnych z Zary. Taka koszula, słuchajcie, jakieś takie boczki zamszowe i płaszczyk albo trench. Fajnie to może wyglądać. Także 39,99 i tutaj zobaczcie. Tak sobie ją rozpięłam i myślę, że też całkiem fajnie, całkiem spoko to wygląda. Bardzo fajny materiał, bardzo dobra cena, fajne kolory, także zdecydowanie Wam tę koszulę polecam. Dobrze, a tutaj mam coś takiego. Ja takie rzeczy bardzo lubię. To jest tak zwana narzutka. Ja na to mówię narzutka. Zaraz Wam pokażę, bo zobaczcie, ona ma... ona tak, można ją sobie ścisnąć w talii, ma takie szerokie rękawy, ale spokojnie, słuchajcie, można je sobie podwinąć i tutaj mamy też guzik, zaraz Wam pokażę, więc możemy sobie zrobić coś takiego, proszę bardzo, bardzo fajna rzecz do narzucenia, jak jest chłodniej, ja bardzo lubię tego typu rzeczy, dobra, i czekajcie, zapnę sobie... jeszcze tutaj. Okej. Dobra. I patrzcie, to jest coś takiego. Na guziczki. Fajny kolor. Tutaj mamy co? Mamy ściągacze. Patrzcie. Dobra. I tutaj mamy też takie fajne... A, czekajcie, to jest jeszcze jeden guziczek. O, i mamy takie ściągacze, więc możemy sobie tutaj fajnie to związać. Bardzo fajna rzecz. Do biegania, do latania. Kurczę, nie mam tutaj lusterka i nie widzę, czy dobrze związałam. Nie widzę, jak to wygląda. Ale naprawdę, tak jak mówię, lubię, bardzo lubię takie rzeczy. Bardzo lubię. Bo to jest, zobaczcie, zrobiona stylówka. Wiecie co? Te narzutki chyba mają jakąś taką swoją nazwę. Napiszcie mi. 69,99. Ale myślę, że fajnie tutaj ją sobie tak staliować. Leciutka w ogóle. Bardzo leciutka wygląda. Troszeczkę jak taka lniana, słuchajcie. Wydaje mi się, że wygląda na taką lnianą. Bardzo przyjemna, fajna, też robi robotę, jeżeli chodzi o stylizację. No dzisiaj to sobie nie pogadamy, bo ja, słuchajcie, dzisiaj, kto się mówi, nie mam gadanego. Więc mam nadzieję, że dzisiaj nie bredzę od rzeczy. Dobra, dzisiaj mamy też fajny obiad w planie, bo, słuchajcie, na Thermomixie widziałam przepis na kurczaka, kawałki kurczaka, pieczonego z kapustą w jednym naczyniu żaroodpornym. Na dół idzie kapusta, na górę idzie kurczak. Fajny obiad, do tego ziemniaczki. I obiad gotowy, także pokażę Wam. Swoją drogą ja po prostu już nie mogę się doczekać ogórków małosolnych. Już pokazywałam Wam na początku tego vloga, też dorwałam szparagi. I fajnie, bo w ogóle szparagi dorwałam w Biedronce na promocji. Chyba z 15 czy z 14,99 na 7,99. A ja kocham szparagi i w tym roku, słuchajcie, zrobię to. Kupię szparagi i je zamrożę, żeby cieszyć się szparagami cały czas. Także są już szparagi, a mi się marzą ogórki małosolne, młoda cebula i pomidor malinowy i zamierzam po prostu korzystać, tak jak co roku, to jest takie moje ulubione trio i wtedy, słuchajcie, jajko albo jedna kanapka i po prostu cały talerz sezonowych, pysznych, pachnących warzyw. Dobra, więc zabieram się za obiad. Pokażę jeszcze Wam, jaką fajną rzecz kupiłam dzieciakom w Pepco. To jest taki popit układanka, ale naprawdę to jest super. To jest tak angażujące, że myśleliśmy, że Leoś na to będzie za duży i kupiliśmy Nelci. Natomiast on też to uwielbia. Krzysiek to układał, wszyscy to układaliśmy. Mój teść, moi rodzice. Bardzo fajna zabawka, taka angażująca, więc już dziecko sobie ćwiczy. 20 zł to kosztowało, ale jest bardzo fajne, więc Wam polecam. O, zobaczcie, to jest coś takiego. To jest taka tacka
No i na tej tacce po prostu sobie układacie. Ale naprawdę to jest fajne. Wszystkie elementy muszą się zgadzać. Wszystkie elementy muszą być wykorzystane. O, tutaj widzę, że coś chyba Nelci na koniec nie pykło, bo układała. 20 zł to kosztowało, ale naprawdę super. Tak jak mówię, no myślałam, że Leoś się tym nie zainteresuje, ale jemu też się bardzo podoba. Nawet mój teść się mega cieszył, że ułożył. Mówi, słuchajcie, wiecie co? Ułożyłem. Mówię, brawo, brawo. Także super. No zobaczcie, i to sobie wyjmujecie wszystko. Czekajcie. Dobra, o, wyjmujecie, rozsypujecie. No i układacie na takiej tacce. Super, naprawdę mega fajne. Trochę czasu też zabiera. Dzieci się cieszą, więc polecanko.